Dzień dobry, witam wszystkich, a szczególnie witam samotnych, chorych, bez przyjaciela. I tutaj są to słowa, zacytowałam część wiersza, książka Edwarda Szymańskiego, której tak dawno temu się nauczyłam i bardzo skutecznie się musiałam nauczyć, że umiem po prostu cały. Witam Cię, kartę szelestem, tytułem na pierwszej stronie witam. Także analogicznie do tego wiersza, przy dzisiejszej pogodzie 8 grudnia, witam Was, tych wszystkich, którzy mają przyjaciół, tych, którzy nie mają, tych, którzy są sami i ze mną jest im trochę weselej, bo przecież trzeba w życiu się uśmiechać, trzeba być zadowolonym i cieszyć się z małych drobiazgów, bo jak człowiek się nauczy cieszyć z małych drobiazgów, to później dużego cieszą. Czytałam na temat celu. Celu, czy mamy cel, czy robimy plan. I bo plan to takie męskie działanie, ale powiem, że o sobie, jak robiłam plan, a dojeżdżałam do Warszawy, to miałam czas na to przemyślenie codziennego dnia, bo tych zawsze tam działań, problemów, zadań było bardzo wiele i zrobiłam zawsze sobie plan, zawsze. No i ileś razy robiłam sobie plan, że jak tylko przyjadę, to zrobię to, to, to i to. Posłuchajcie, i ile razy zrobiłam plan działania, tyle razy ten plan owszem był, ale w innym czasie. Po prostu wchodziłam i działo się to, tu ktoś zadzwonił, tu się tam trzeba było pojechać, to trzeba było zamknąć, a to trzeba było, a tę sprawę trzeba było inaczej załatwić, a tu trzeba było towarzystwo w jakiś sposób wytłumaczyć towarzystwu, że to nie tak, ale to było po prostu zawsze. I teraz w ramach moich celów i planu, to sobie układam jakiś. To znaczy tak, ten plan powiedzmy jest, że na przykład mam plan pracy i jeżeli mam do pracy dzisiaj na drugą zmianę, no to rano mogę nagrywać, czyli ogólny plan, zarys planu jest, bo jak sobie ustalę, że będzie 7 rano i na pewno będę nagrywać, no na pewno posłuchajcie, coś innego się zdarzy, na pewno się coś zadzieje i mówię o tym dlatego, że to już tyle razy w życiu sprawdziłam, że już jest bez sensu do tego wracać. Czyli zarys planu, owszem, tak informacyjnie, ale też to, co wyciągnęłam wnioski z tych moich zaplanowanych działań, to było to, że zawsze działam, wchodzę i rozwiązuję sprawy od razu. Może mnie tak życie nauczyło, może była forma pracy taka, a nie inna i trzeba było te pożary gasić. I tylko teraz, jeżeli się sytuacja jakaś dzieje, to zamykam. Staram się rozwiązywać, żeby nie pozostawiać zaległości. Jeżeli mam coś do kogoś, to zastanawiam się, w jakiej formie mu to powiedzieć i po prostu mówię. Bo te wszystkie sprawy niezałatwione, jak się zostawia, to tak się nawarstwiają, że później to już nie wiadomo, o co chodziło. Nie wiadomo, komu, kto do kogo miał pretensje lub tych pretensji nie miał, a jest niesnaska. Jakie fajne słowo, niesnaska. A propos celu. I to też moje takie doświadczenie, jak mieliśmy szkolenia takie, wiecie, nawet nie to, że były sprzedażowe, tylko takie trzeba wierzyć w siebie, taka na przykład o samodyscyplinie, o zarządzaniu czasem, no i trzeba mieć w życiu cel. Jeden chciał koniecznie taki samochód, a drugi taki samochód. No oczywiście najbardziej popularne były Mercedesy i Audiczki. A trzeci to by chciał tam do Ameryki pojechać. No czwarty, no nie wiem, coś tam jeszcze, no dom by chciał skończyć, bo zbudował. Ale mnie zawsze, no ale Magda, jaki ty masz cel? To mnie zawsze to denerwowało i mówiłam, że no mam jakiś tam cel, prawda? Na przykład, nie wiem, rozwijać się. Albo, że jeszcze kiedyś, o długo miałam cel, że jeszcze zrobię kiedyś doktorat w moim życiu. Tak, napiszę, obronię doktorat. No teraz ten cel się lekko przesunął, nie znaczy, że wcale miałam, jakby miała do niego wrócić, to jeszcze może bym ten doktorat zrobiła. Ale denerwowało mnie to, jak ktoś mówił, no ale wiesz, no musisz mieć ten cel.
I ten cel to ma być mierzalny. No i tak sobie pomyślałam, no ale po co jeszcze jeden dom w Hiszpanii? No bo byli tacy, co już mieli jeden dom w Hiszpanii, to co? Jeszcze jeden ten dom w Hiszpanii? Czyli te cele były takie sensu stricte materialne. Tylko jak będziesz miał trochę więcej pieniędzy, to już musisz dom budować, ale to nie to, że mały, fajny, tylko bardzo duży. Nie to, że na przykład będziesz podróżował po świecie i dom ci jest potrzebny, owszem, ale w bloku. Bo przecież trzeba go zamknąć i te chwasty, które normalnie przy normalnym domu są i jest ogródek i to wszystko zarasta, to jak masz mieszkanie w bloku, to tym się nie martwisz. To w zależności jaki plan na siebie w życiu przyjmiesz i jak się to życie potoczy, bo tam plan planem, a życie życiem, prawda? Jak to się śmieją, jak to mówią, że Pan Bóg się śmieje z naszych planów. Tak, z moich to się śmiał wyjątkowo. Tak, i nigdy nie wychodziły i w sumie jestem Mu za to wdzięczna. Tak, Panie Boże, jestem Ci za to wdzięczna i dzisiaj Ci dziękuję, że te plany, które robiłam tak bardzo sztywno, że to tak musi być, to one nie wychodziły. I nauczyłam się być taka flexible, taki, no, jak to tam nazwać, żeby umieć się dostosować. I okazało się, że to jest dla mnie najważniejsze, czyli wchodzisz w dany temat, w daną sytuację i umiesz nad nią zapanować. I to jest mój wniosek. I a propos tego celu, dokończę Wam dzisiaj, że ten cel, ja mówię Wam, że siedziałam i jak już zaczynali mówić o celu, to już mnie tak wkurw brał lekki. I doszłam. Posłuchajcie, doszłam do momentu, że wiem, jaki jest mój cel. Bo moim celem jest moja droga życia. Tak. Ja na swojej drodze życia spotykam wspaniałe osoby. I to jest piękne. I idę dalej i spotykam następne. I zobaczcie, tyle lat temu spotkałam Mariolę i teraz odnowiliśmy znajomość. Gabrysię spotkałam pierwszy raz. Witaj, Gabrysiu. Jak wiele... Witam, Wilczyco. Zobaczcie, jak człowiek idzie przez to życie, jak wiele tych ludzi wspaniałych spotyka. A jak siedzi w domu i ma tylko takie ograniczone te kontakty, no bo po prostu więcej, nie wiem, nie chce, nie może, nie umie, nie lubi, to nie wie, co inni myślą. A to jest ważne, by zobaczyć, co inni myślą, zastanowić się nad tym i mieć swoje zdanie w danym temacie. Jak to mnie energia w ten pochmurny dzień tutaj rozpiera? O, sama sobie dziwię się. Sama się dziwię. O, to chyba tak bardziej po polsku. Powiem Wam, że uczę się tego języka niemieckiego. I powiem Wam, że coraz bardziej mi się podoba. Ale, już kiedyś wspominałam o tym, przecież tu jest 4 przypadki, a u nas jest 7. Mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz. A tu jest genitiv, dativ, akuzatyw i nomatyw. Dobrze mówię? No, jeżeli się pomyliłam, to przepraszam. Ale są 4, a w sumie używa się 3. I nagle się okazuje, że ten nasz język polski jest tak bardzo bogaty i jednocześnie trudny, a niemiecki jest prostym, logicznym językiem. Jak powiedziałam znajomym Niemcom, że u nas tutaj jest Zahnarzt. Lekarz od zębów, prawda? Ząb i lekarz. U nas jest jeszcze dentysta, jest jeszcze u nas stomatolog. No, chirurgia szczękowa to też jest rodzaj dentystyki, bo to dotyczy zębów przecież. I zobaczcie, jak się nagle okazuje, że nie jest łatwo przetłumaczyć z, powiedzmy, z polskiego na niemiecki czy odwrotnie. No, może z niemieckiego na polski tak, ale zrozumieć Niemiec, który ma zrozumieć polski język, czy każdy inny obcokrajowiec, to troszeczkę tego wysiłku to trzeba mieć i tych oznaczeń. A ta sama nasza odmiana, noż to przecież rzeczywiście tej odmiany jest bardzo dużo, bardzo różnej. A jeszcze jest gwara, to tu w Niemczech to dopiero tych gwar to jest, ho, ho, ho. Ale jeszcze wracając a propos celu. Także niemiecki mi się podoba, uczę się cały czas. Ich lerne Deutsch. Ja. Genau. I tym, gdy już dotarło do mnie, że tym moim celem
jest ta moja droga życia, to nagle sobie uświadomiłam, że rzeczywiście zawsze tak było. I doszło też do mnie to, że to właśnie też może być cel. Czyli nasza droga życia też może być celem. Bo ja idę cały czas do przodu. No tak mi się wydaje, że idę do przodu. I cały czas mnie coś nowego interesuje i cały czas inne rzeczy mnie interesują. I zobaczcie, przyjechałam do Niemiec, nie znałam w ogóle języka niemieckiego. Nie uczyłam się w szkole, no sorry, Winnetou, nie znałam. A tu nagle się okazuje, że słowo dach to jest niemieckie. Słowo balkon, tylko może inny akcent, no to balkon też mamy w Polsce. Czy szlafrok to jest podobny do niemieckiego? Od szlafen spać. Czy szlafmyca, coś, jakaś takie staropolskie to też. I zobaczcie, jak wiele, no auto, noż to auto, to tak jak i u nas, samochód. Ale auto to też jest normalne słowo, tylko może takie, bym powiedziała, no w angielskim, no to jest cars, ale tutaj car jako samochód, cars jako samochody. Ale auto? I nagle takie nieoczekiwane spotkanie ze słowem, które znam. Mój tata się śmiał, że są dwa najgorsze zawody w życiu. No jakie? Wiecie? W sensie takie najgorsze, najcięższe, że to tak nie jest prosto. Kierowca i rajzer. I zawsze się z tego rajzera śmiałam, że mówiłam, tato, ale co to jest ten rajzer? No rajzer jest podróżnik. Od rajze odwędrować, odpodróżować po niemiecku. I pewne słowa przychodzą czasem do mnie, bo je na przykład znam, bo tata mój gdzieś tam kiedyś coś powiedział na ten temat. Kochani, życzę Wam, aby Wasza droga życia była celem, ale żebyśmy sobie wszyscy wyznaczali też nowe kierunki działań. I życzę, abyście się otwierali na nowe osoby, na nowe spotkania, dlatego że nowe osoby dużo wnoszą. Uczą nas, bo nie tylko są plusy, są także te minusy, ale z tych minusów zawsze trzeba wyciągnąć jakiś plus i to jest jakaś taka... I wtedy zadaję pytanie, ale do czego to spotkanie z tym człowiekiem było mi w życiu potrzebne? Bo było. Bo nie ma przypadków. Są znaki. Kochani, życzę Wam pięknego dnia. Do zobaczenia. Przy kawie słów kilka. No tych kilka słów to chyba się troszeczkę dzisiaj nazbierało. Pa, pa, pa.